jeżeli ktoś wam mówi na pogrzebie czy gdzieś tam, że ten człowiek na pewno jest w niebie, bo był dobry i tak dalej. I za to idzie się do nieba. Przez grzech Adama zostaliśmy z raju wygnani. Człowiek do końca swojego życia toczy walkę duchową. To jest ten element, który protestanci pomijają. Jak mówiło wiele świętych, którzy doznawali wizji czyśćca. Nie jest miejsce wesołe, to jest miejsce, w którym się jeszcze cierpi. Bardziej niż na ziemi nawet. To w nauczaniu Chrystusa jest prawda i to Chrystus taką naukę przekazał. To są osoby nasiąknięte protestanckim myśleniem. I właśnie po to jest modlitwa za zmarłych. Bo nikt sam z siebie nie zasługuje na wejście do nieba. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę na temat tego, dlaczego dobrzy ludzie idą do piekła. Taki temat troszeczkę być może przewrotnie brzmiący, bo dobrzy ludzie kojarzą nam się ze świętymi, z osobami, które są w niebie. Natomiast ja chciałbym ten temat troszeczkę poruszyć od innej strony. Za chwilę do tego przejdę, ale zanim przejdziemy do właściwego tematu odcinka, to na starcie tradycyjnie chciałbym Was poprosić o zasubskrybowanie naszego kanału, jeśli tego nie zrobiliście jeszcze. Możecie też kliknąć w dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale i YouTube wyśle Wam powiadomienie o każdym kolejnym filmie. Dodatkowo możecie zajrzeć na nasz fanpage na Facebooku, którego nazwa się tutaj teraz pokazuje gdzieś. I jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć też naszą działalność finansowo, co oczywiście nam pomoże rozwijać nasz kanał. W tym celu zapraszamy na naszego Patronite'a, do którego link znajdziesz w opisie filmu. Ta pomoc na pewno nam się bardzo przyda, bo to pomoże po prostu rozwijać nasz kanał i nasze treści będą coraz wyższej jakości, ale też coraz więcej będziemy mogli ich nagrywać. Mamy też tam pewne szczegóły co do progów na Patronite i celów. Jak wejdziecie sobie na Patronite, to możecie o tym poczytać. Dodatkowo każdy z naszych patronów bierze udział w comiesięcznym konkursie, w którym można wygrać Tradiboxa, czyli takie pudło z zawartością różnymi gadżetami, dewocjonaliami o pewnej wartości. Po prostu losujemy jednego z patronów co miesiąc i co miesiąc będziemy do niego, do kogoś z patronów wysyłać takie pudło. Bo myślę, że warto. A wystarczy wpłacić 5 zł, żeby brać udział w tym konkursie. No i to tyle, jeżeli chodzi o to krótkie słowo wstępu. I przejdźmy do właściwego tematu odcinka. Skąd w ogóle taki temat? Czy spotkaliście się kiedyś z takim stwierdzeniem, że na przykład na czymś pogrzebie, no ten człowiek na pewno jest w niebie, bo był dobrym człowiekiem. To jest bardzo często powtarzany slogan w dzisiejszych czasach przez bardzo wiele osób. I jest to bardzo niebezpieczne stwierdzenie. Dlaczego? Dlatego, że z nauki katolickiej wiemy, że do nieba nie idzie się dzięki swoim zasługom. To jest najważniejsza rzecz, którą chciałbym tu poruszyć. To, że ktoś jest nawet najlepszym człowiekiem, całe życie poświęci, nie wiem, filantropii, będzie pomagał innym i tak dalej, nie oznacza, że z automatu idzie do nieba, bo nie za to idzie się do nieba. Do nieba idzie się według nauki katolickiej dlatego, że Chrystus umarł za nasze grzechy. To dzięki ofierze Chrystusa i dzięki Jego sakramentom, które są bezpośrednim działaniem Ducha Świętego i które są właśnie owocem tej ofiary Chrystusa. Sakramentów, które oczywiście wszystkie się ogniskują na sakrament Eucharystii, czyli owoc ofiary mszy świętej, która jest oczywiście uobecnieniem ofiary Chrystusa, ale wszystkie sakramenty zdążają do tego najważniejszego sakramentu, bo żeby go przyjąć, trzeba przyjąć chrzest, żeby można było go sprawować, trzeba przyjąć kapłaństwo, i tak dalej. Wszystkie sakramenty generalnie ogniskują się na sakrament Eucharystii, który jest w centrum, najważniejszym sakramentem. I tak jak mamy na przykład 6 świec na ołtarzu podczas mszy świętej, one symbolizują 6 sakramentów i 7 pośrodku, krzyż, symbolizuje właśnie sakrament Eucharystii, czyli ten najważniejszy z sakramentów, który jest pośrodku, który jest bezpośrednim owocem właśnie tej ofiary krzyżowej Chrystusa. I generalnie pamiętajmy, że w chrześcijaństwie najważniejszą zasadą, jeżeli chodzi o zbawienie, jest to, że nikt z nas nie zasługuje tak naprawdę na zbawienie. Wszyscy jesteśmy obciążeni skutkiem grzechu pierworodnego, grzechu Adama. Nasza natura została skażona i w efekcie nawet najlepszy człowiek w rozumieniu ludzkim nie może iść do nieba, ponieważ no, nasza natura została skażona na tyle, że nie możemy przebywać w bliskości Boga. I ofiara Pana Jezusa na krzyżu, Pan Jezus w ogóle po to zszedł na ziemię, żeby nas odkupić. A odkupienie to jest właśnie przywrócenie tej pierwotnej godności naturze ludzkiej. I odkupienie powoduje to, że możemy zostać zbawieni. Zbawienie to jest powrót do tego źródła, do którego człowiek był pierwotnie przeznaczony, czyli do życia razem z Bogiem, bo po to Pan Bóg nas stworzył, żebyśmy z Nim żyli. Natomiast no, przez grzech Adama zostaliśmy z raju wygnani. I generalnie ofiara Pana Jezusa
była potrzebna po to, że ludzka natura była na tyle zbezczeszczona tym grzechem pierworodnym, że człowiek nie miał szansy zostać zbawionym, dopiero ofiara Syna Bożego przywróciła godność naturze ludzkiej. I dopiero po tej ofierze my jako ludzie mamy prawo wejść do Królestwa Niebieskiego. Oczywiście to mówimy o odkupieniu. Zbawienie to jest coś, co osiągamy dzięki odkupieniu, bo odkupienie i zbawienie to są dwie różne rzeczy. Odkupienie dał Chrystus wszystkim, ale zbawienie to jest coś, na co musi być związane z naszą odpowiedzią na wezwanie Chrystusa do nawrócenia. Czyli żebyśmy my mogli osiągnąć zbawienie, to my musimy odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa. Czyli musimy przyjąć chrzest jako warunek zbawienia, bo wiemy, że chrzest jest sakramentem odpuszczającym grzechy. Więc warunkiem zbawienia jest przyjęcie chrztu. Wtedy zostaje nam zmyty z nas skutek grzechu pierworodnego i posiadamy na powrót godność pierwotną człowieka i możemy przebywać w bliskości Boga. Ale pamiętajmy, że sam chrzest też nie wystarczy. Znaczy, generalnie można powiedzieć, że wystarczy, natomiast zazwyczaj życie ludzkie układa się tak, że człowiek do końca swojego życia toczy walkę duchową. To jest ten element, który protestanci pomijają, bo dla nich przyjęcie wiary chrztu, znaczy wiary poprzez chrzest i później jakby żal za grzechy jest wystarczający do tego, żeby osiągnąć zbawienie. Tak to też nie działa. Kościół od początku rozumiał to i zresztą to ojcowie Kościoła opisywali, najróżniejsi teologowie starożytni w czasach wczesnochrześcijańskich, opisywali to, że w świecie istnieje nieustająca walka duchowa. I człowiek, żeby zostać zbawionym, musi zdać się na łaskę Boga. A pamiętajmy, że człowiek ma cały czas przywiązania cielesne. Człowieka będzie ciągnęło do wyboru zła i sam nie będzie w stanie utrzymać takiego, nie wiem, poziomu świętości osobistej, bo świętość też osiągamy dzięki temu, że mamy w sobie tę cząstkę Chrystusa, którą On nam dał na krzyżu. Pamiętajmy, że człowiek sam nie będzie w stanie utrzymać tego poziomu świętości i po to są właśnie pozostałe sakramenty. Jeżeli człowiek po przyjęciu chrztu popadnie w grzech, to sakramentem, który nas oczyszcza z następnych grzechów, jest oczywiście sakrament świętej spowiedzi. I dalej sakramentem, który pomaga nam w życiu na co dzień, jest oczywiście sakrament Eucharystii, który po przyjęciu sakramentu spowiedzi, gdy nie mamy stanu grzechu ciężkiego, możemy przyjmować i on nam wtedy pomaga w uświęcaniu się. Natomiast i ta droga sakramentów, czy małżeństwo, które później pomaga nam realizować podstawowe powołanie człowieka, czyli uświęca to, do czego Pan Bóg powołał nas, czyli do zrodzenia i wychowywania potomstwa na chwałę Bożą. Małżeństwo jest po to, kapłaństwo jest po to, żeby można było sprawować sakramenty. Bierzmowanie ma na nas wylać Ducha Świętego po to, żebyśmy jeszcze odważniej głosili Chrystusa i osiągnęli tę pełnię życia chrześcijańskiego. No i wiadomo, jest jeszcze sakrament namaszczenia chorych, który ma nam pomóc w ostatniej drodze ku śmierci, ku sądowi Bożemu. Tak? To są te sakramenty. I dlaczego dobrzy ludzie idą do piekła? Wyobraźmy sobie człowieka, bo jakby w perspektywie katolickiej dobry człowiek to jest ten, który współpracuje z wolą Bożą. I to jest oczywiste dla nas katolików. Natomiast w przestrzeni publicznej jako dobry człowiek i tak, jeszcze wrócę do tego, taki człowiek dobry w perspektywie katolickiej, czyli taki, który współpracuje z wolą Bożą, wypełnia przykazania, przyjmuje sakramenty, zdaje się na łaskę Pana Boga i ma relację z Panem Bogiem wewnętrzną, taki człowiek oczywiście idzie do nieba. I to jest oczywiste. Tylko on nie idzie do nieba dzięki sobie, tylko dzięki współpracy z tym, co Pan Bóg, do czego Pan Bóg go powołał, dzięki współpracy z wezwaniem do nawrócenia danym nam przez Chrystusa. I taki człowiek idzie do nieba. I to jest dobry człowiek w rozumieniu katolickim. Na przykład, natomiast ten świat przez dobrego człowieka rozumie człowieka, który pomaga komuś, który udziela się charytatywnie, który, nie wiem, nawet nie wiem, pomaga swoim dzieciom, pomaga obcym, uczestniczy w jakichś zbiórkach pieniędzy i tak dalej. I czy człowiek, który nawet całe życie temu poświęci, może iść do nieba? No nie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie idzie do nieba dzięki swoim zasługom, dzięki sobie. My nie możemy zdecydować o tym, czy możemy do nieba iść. My, przez grzech, skażeni grzechem, nasza natura powoduje, że my do nieba iść nie możemy. My możemy iść do nieba pomimo tego skażenia, ale tylko dzięki łasce Chrystusa, dzięki Jego ofierze. Dlatego jeżeli ktoś wam mówi na pogrzebie czy gdzieś tam, że ten człowiek na pewno jest w niebie, bo był dobry i tak dalej. Nie wiemy tego, czy dany człowiek był w niebie. Nie wiemy, jaka była jego relacja z Panem Bogiem. Nawet jeżeli zewnętrznie być może żył wiarą, nie oznacza to, że wewnętrznie miał wszystko poukładane
I my tego nie wiemy. To wie tylko Pan Bóg. Ewentualnie, jeżeli osoba będzie kanonizowana, no to mamy pewność, że jest świętym. Tak? To tylko w tej sytuacji. Natomiast nigdy nie wiemy, czy dany człowiek jest w niebie. I właśnie po to jest modlitwa za zmarłych. Za zmarłych modlimy się dlatego, że zakładamy, że każdy człowiek może nie być w niebie. A jeżeli nie jest w niebie, a jest w czyśćcu, czyli w miejscu, w którym dusza oczyszcza się z ziemskich przywiązań, w którym odpokutowuje swoje grzechy po śmierci, karę za grzechy po śmierci oczywiście, odpuszczone, to takiej osobie nasza modlitwa może pomóc w tym, żeby w tego czyśćca ją wyrwać. Bo pamiętajmy, że czyściec to nie jest miejsce wesołe, to jest miejsce, w którym się jeszcze cierpi. Bardziej niż na ziemi nawet, jak mówiło wiele świętych, którzy doznawali wizji czyśćca. Więc pamiętajmy, że no, czyściec to nie jest takie wesołe miejsce, z którego się idzie do nieba. To jest taki przedsionek jakby piekła, z którego jednak droga jest tylko do nieba. Ale to, jak ta droga będzie ciężka, zależy od bardzo wielu czynników, o których my nie wiemy, bo my nie wiemy, jaki jest stan duszy danego człowieka. Jedyne, co wiemy, to to, że naszą modlitwą z całą pewnością możemy mu pomóc, a na pewno mu nie zaszkodzimy. Więc po to modlimy się za zmarłych, żeby te cierpienia czyśćcowe skrócić i żeby komuś ułatwić to wejście do nieba po śmierci, tak? Do osoby przebywającej w czyśćcu. Także mówienie w rozumieniu tego świata, że jeżeli ktoś jest dobry, to poszedł do nieba na pewno, jest bzdurą, bo nikt tak naprawdę nie zasługuje na niebo sam z siebie. My zasługujemy na niebo tylko wtedy, kiedy współpracujemy z Chrystusem, tylko dzięki Chrystusowi. Nigdy dzięki sobie, nigdy dzięki swoim dobrym uczynkom. Nasze dobre uczynki są dobre tylko wtedy, kiedy poświęcamy je Chrystusowi i kiedy są czynione z miłości, czyli z miłości do Boga na pierwszym miejscu i potem z miłości do bliźniego również. Czyli ze względu na bezinteresowność wobec Pana Boga naszą lub bezinteresowność względem bliźniego naszą. Ale tylko wtedy, kiedy ofiarujemy je właśnie dla Chrystusa i tylko wtedy, kiedy żyjemy sakramentami. W innym przypadku, choćbyśmy najlepsze rzeczy na świecie zrobili, nie zasługujemy na wejście do nieba. Bo nikt sam z siebie nie zasługuje na wejście do nieba. Tylko Chrystus może spowodować to, że zasługujemy na wejście do nieba. Więc tylko jacyś agnostycy, czy letni katolicy, czy osoby wierzące w nie wiadomo co, w jakiegoś tam Boga, który sobie jest, który ocenia ludzi według jakichś, nie wiem, norm ludzkich, tylko takie osoby mogą mówić o tym, że mogą myśleć, że dobrzy ludzie idą do nieba, ale oni nie mają racji. Bo to w nauczaniu Chrystusa jest prawda i to Chrystus taką naukę przekazał. Tak samo protestanci nie mają racji, bo Chrystus przekazał nam naukę o 7 sakramentach, które są podstawą zbawienia. I tak Kościół nauczał od początku. I to jest pewne, że Kościół rozumiał tę naukę w ten sposób. Widzimy u ojców Kościoła bardzo wielu właśnie o tej walce duchowej, której protestanci właśnie nie uznają i dlatego ich podejście do zbawienia jest błędne. A bardzo wiele osób takich letnich katolików i tych wszystkich, o których mówiłem, którzy powtarzają ten slogan, że dobrzy ludzie idą do nieba, że ktoś był dobry, na pewno jest w niebie, to są osoby nasiąknięte protestanckim myśleniem. Czyli sprzecznym z nauczaniem Kościoła o łasce, o sakramentach, o konieczności współpracy z wolą Bożą, o konieczności pokuty i o tym, że to tak naprawdę tylko Chrystus może nas uczynić godnymi wejścia do nieba. A my musimy z łaską Chrystusa współpracować. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że w miarę obrazowo to powiedziałem. I nie słuchajcie osób, które mówią, że dobrzy ludzie idą do nieba. Dobrzy ludzie tylko w rozumieniu katolickim idą do nieba, czyli tacy, którzy współpracują z wolą Bożą. Dziękuję za uwagę i do następnego odcinka. Czołem!